Remont nawierzchni oraz instalacja sygnalizacji świetlnej odbywa się właśnie na skrzyżowaniu ulic Noworudzkiej, Świdnickiej, Strzegomskiej oraz 11 listopada. Miejsce to uznawane jest przez kierowców za jeden z czarnych punktów drogowych w Wałbrzychu. Po debatach i analizie uznano, że na skrzyżowaniu zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna. Część zmotoryzowanych uważa jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby szerokie rondo. Przez skrzyżowanie przebiegają drogi wojewódzkie o dużym natężeniu ruchu, łączące Wałbrzych m.in. ze Świdnicą, Nową Rudą oraz Kłodzkiem. W miejscu tym często dochodziło do wypadków i kolizji, dlatego część kierowców proponowała zbudowanie ronda. Po analizie stwierdzono jednak, że będzie to zbyt droga i trudna technicznie inwestycja. Rondo w tym miejscu, po to, żeby spełniało w tak ruchliwym miejscu swoją rolę, musiałoby być powierzchniowo bardzo duże. Oznaczałoby to tak naprawdę przesunięcia istniejącej infrastruktury włącznie ze stacją paliw. Obok jest park, który częściowo należałoby również niestety objąć tym projektem, więc trudności techniczne i również koszt przebudowy tak naprawdę ogromnego terenu z wielkimi pracami niwelacyjnymi spowodował, że służby inżynierskie marszałka podjęły decyzję o wykonaniu tam złożonego układu sygnalizacji skrzyżowania, a nie ronda. Realizacją inwestycji zajmuje się Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. W pierwszej fazie wyremontowana została infrastruktura kanalizacyjna należąca do wałbrzyskich wodociągów. Wymieniana jest teraz nawierzchnia jezdni. Na skrzyżowaniu wyłączone zostały niektóre pasy ruchu, dlatego kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Patrząc na tempo prac, które tam jest, chyba rzeczywiście niezłe, mamy nadzieję, że do świąt, do końca roku to skrzyżowanie będzie przebudowane.